mam wrażenie, że, że gdybyśmy byli w innym kraju, to ci panowie by na przykład razem rozmawiali o scenie Esku na Sunrise na przykład. Mogłoby tak być. Może się mylę, ale być może. Nie, wiadomo, a u nas nie są w stanie nawet usiąść przy stole, nawet nie dlatego, że oni się nie lubią, tylko dlatego, że fani związani z nim i fani jakby związani z nim siebie nie lubią. Ale my celowo robimy taką akcję. Celowo zaprosiliśmy menedżera Dody na pierwszą debatę w 2010 roku. Celowo powiedzieliśmy, będzie menedżer Dody na debacie Audio River. My uwielbiamy wrzucać to, bo uważamy, że takie podziały, właśnie, że fani nam narzucają, z kim my możemy gadać, a z kim nie, są bzdurą, nie? I my nie będziemy się pod tym podpisywać, więc ja się cieszę, że jest Mateusz i będziemy jeszcze wielokrotnie robić takie rzeczy i też FTB przecież też, ja nie wiem, no, na Audio River, na plakacie FTB podejrzewam, że wielu, gdyby było logo, wielu zagotowałoby, ale rozmawialiśmy w tym roku, ale nie zdecydowaliśmy się z różnych względów, ale to wszystko jest do dogadania i to nie jest, my nie chcemy stawiać tak mocnych murów.